Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku. Było już o rolniczym handlu detalicznym, więc dzisiaj będziemy rozmawiali o sprzedaży bezpośredniej. Co to jest, jak zarejestrować, gdzie można sprzedawać, co można sprzedawać i tak dalej. Także zapraszam Was do oglądania. Myślę, że większość ludzi się orientuje, natomiast jest to trochę coś innego niż rolniczy handel detaliczny, moi drodzy. Mamy tutaj więcej możliwości. Okej. Więc zaczynajmy tylko tak na wstępie w ogóle, co to jest ta sprzedaż bezpośrednia. No jest po prostu jedna z form sprzedaży detalicznej i polega ona na dotarciu po prostu przez sprzedawcę bezpośrednio do potencjalnego klienta w jego miejscu zamieszkania, miejscu pracy lub w czasie specjalnie zorganizowanego wyjazdu jakiegoś. No i tutaj słuchajcie, jeżeli chodzi o tą sprzedaż bezpośrednią i o krótką charakterystykę, jak to wygląda, warto co nieco na ten temat powiedzieć. Więc po kolei. Głównie jeżeli chodzi o cechy, słuchajcie, tej sprzedaży bezpośredniej, to po pierwsze oferowany towar, który my będziemy sprzedawać, jest produktem wyjątkowo innowacyjnym. Przynajmniej tak powinno być, tak przyjęło się, jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednią. Po drugie, towar ten jest dostępny tylko w formie sprzedaży, tylko i wyłącznie w tej formie sprzedaży, handlu, sprzedaży bezpośredniej. I oferowany ten towar, który produkt będziemy sprzedawać, ma znacznie niższą cenę niż na półce sklepowej. Oczywiście w większości to nieprawda, jeżeli rolnicy sprzedają swoje towary, mogą sprzedawać drożej i też sprzedają bezpośrednio i też te towary się sprzedają, bo po prostu mają, słuchajcie, dobrą jakość, więc akurat tutaj się z tym nie zgadzam. Natomiast kolejna bardzo ważna rzecz, słuchajcie, jeżeli chodzi o sprzedaż bezpośrednią, to zakres tej sprzedaży bezpośredniej. Komu, co, jak i za ile, więc po kolei, słuchajcie. Sprzedaż bezpośrednia i zakres tej sprzedaży to przede wszystkim wyłącznie produkty wyprodukowane z własnych surowców przez podmiot prowadzący działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej, moi drodzy. I tutaj, jeżeli chodzi o te produkty, no to tutaj może Wam wymienię po prostu po kolei, jakie to są produkty, moi drodzy, tego pochodzenia zwierzęcego, przeznaczonych właśnie do sprzedaży bezpośredniej. Dusze lub podroby pozyskane z drobiu i zajęczaków poddanych ubojowi w gospodarstwie rolnym podmiotu. Tak to brzmi, po prostu chodzi o to, że jakieś tam tusze różnych zwierząt. Dusze i podroby pozyskiwane przez koło łowieckie, produkty rybołówstwa, żywe ślimaki lądowe, mleko surowe, siarę, surową śmietanę, jajka pozyskane od drobiu lub ptaków bezgrzebieniowych, i tutaj myślę, że tym byście byli po prostu najbardziej zainteresowani, i produkty pszczele nieprzetworzone. Kolejna rzecz, jeżeli chodzi, słuchajcie, o sprzedaż produktów pochodzenia zwierzęcego, to ona może być prowadzona przez producenta konsumentowi końcowemu, na terenie gospodarstwa producenta, na targowiskach i do zakładów prowadzących handel detaliczny bezpośrednio zaopatrujący konsumenta końcowego. Także jak widzicie, ma to trochę więcej już zastosowań niż rolniczy handel detaliczny, który jest przystosowany tylko dla rolników. Tutaj przy sprzedaży bezpośredniej możemy trochę inaczej to te produkty nasze sprzedawać. Jeżeli chodzi o zasięg terytorialny działalności w ramach właśnie tej sprzedaży bezpośredniej, to ona jest ograniczona do obszaru województwa, w którym odbywa się produkcja produktów pochodzenia zwierzęcego, czyli województw sąsiadujących oraz innych województw na terenie Polski, jeżeli jest prowadzona właśnie podczas jakichś tam wystaw, festynów, targów lub kiermaszy. Czyli o sprzedaży bezpośredniej, słuchajcie, jeżeli chcielibyśmy coś sprzedawać poza swoim województwem i województwami jakimiś odległymi od naszego województwa, no to możemy, gdybyśmy właśnie w postaci jakichś tam wystaw czy kiermaszy to robili. W przypadku prowadzonej sprzedaży bezpośredniej podczas właśnie tych wystaw, festynów lub kiermaszy w celu promocji produktów na terenie innego województwa niż tego, w którym odbyła się produkcja, no to konieczne jest wtedy poinformowanie o tym fakcie powiatowego lekarza weterynarii właściwego właśnie ze względu na miejsce prowadzenia planowanej sprzedaży w terminie 7 dni przed jej rozpoczęciem. I teraz co powinna zawierać taka informacja? Oczywiście imię i nazwisko albo nazwę właśnie podmiotu prowadzącego działalność i dane dotyczące miejsca i okresu, w którym będzie prowadzona sprzedaż tych produktów. Sama rejestracja, słuchajcie, to w celu rejestracji zakładu do prowadzenia sprzedaży należy zgłosić się do właściwego terytorialnego powiatowego lekarza weterynarii.
Co do wymagań weterynaryjnych, słuchajcie, to wytyczne dotyczące wymagań weterynaryjnych z zakresu bezpieczeństwa żywności w sprzedaży bezpośredniej dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Tak to wygląda, co bardzo ważne, moi drodzy. Plusy są takie tej sprzedaży bezpośredniej, że mamy trochę mniejsze ograniczenia niż w przypadku rolniczego handlu detalicznego. Tutaj nie chcę Was zanudzać i Wam mówić dokładnie, jakie to są przepisy, o co tam chodzi. Po prostu uważam, że jeżeli ktoś chce się rozwijać, chce sprzedawać właśnie w tej sprzedaży bezpośredniej, chce sobie działać, powiedzmy na małą skalę, a potem to rozwijać, to jak najbardziej warto to zrobić. Też w odcinku nie powiedziałem wszystkiego, gdzie się udać, co zrobić dokładnie, więc jeżeli byście mieli jakieś pytania, byście się zastanawiali, to oczywiście piszcie w komentarzu, ja Wam dokładnie na te wszystkie pytania odpowiem. Jak nie, to zadzwonię gdzie trzeba i również Wam na te wszystkie pytania odpowiem. Także śmiało możecie pisać, nie bać się, słuchajcie odważnie i będę Wam pomagał. Co jeszcze uważam na temat tej sprzedaży bezpośredniej? Fajna sprawa, słuchajcie, jeżeli macie jakąś tam swoją małą hodowlę, jeżeli coś zaczynacie robić, czy robicie jakieś swoje przetwory, czy sprzedajecie warzywa, owoce, czy jajka właśnie, ewentualnie drób, warto, słuchajcie, się nad tą formą zastanowić. Co jest jeszcze takie moim zdaniem fajne? Nie jest potrzebne bardzo dużo procedur, słuchajcie. To też jest bardzo dobre. Nie mamy tutaj jakoś, nie wiadomo, jak w przypadku działalności takiej gospodarczej, którą zakładamy. Nie ma aż tyle formalności. Nie musimy się na tym skupić. Możemy się skupiać bezpośrednio na rolnictwie, na biznesie, na rozwoju tych swoich produktów i usług, na rozwoju produktów i tego, co będziemy sprzedawać. Natomiast nie myślimy już o tej całej, słuchajcie, papierologii, o tych rzeczach, które no, dla przedsiębiorcy, czy też no, może dla takiego rolnika przedsiębiorcy również są troszeczkę zbędne, więc skupiamy się moim zdaniem na rzeczach naprawdę istotnych, warto to zrobić, nie zajmuje to jakoś bardzo wiele czasu, oczywiście trzeba gdzieś tam zadzwonić, gdzieś podjechać, coś zrobić, coś wypełnić, ale nie są to jakiś, słuchajcie, czas, który moim zdaniem jest stracony, a wręcz uważam, że warto to zrobić. Też są oczywiście jakieś tam limity kwotowe co do tego. Natomiast mówię, jak najbardziej każdy może zacząć i sobie spróbować coś takiego robić, szczególnie właśnie jak się rozwijacie, planujecie coś takiego robić. Sami wiecie, jak to jest, w hurcie te ceny są słabe, dużo rolników próbuje sprzedawać w detalu, zastanawia się jak, zastanawia się co, więc stąd też ten odcinek właśnie, żeby tutaj Wam pomóc, żeby Wam powiedzieć, w jaki sposób można to robić całkowicie legalnie. To też wydaje mi się, że tak na plus, słuchajcie, ponieważ no, mówię, można zacząć, można sobie spróbować i jest szansa, że jak nam to wyjdzie, zaczniemy faktycznie dobrze prosperować, potem założymy działalność i jakoś to się tam będzie kręciło, więc myślę, że to jest fajna sprawa, jeżeli chodzi właśnie o tą sprzedaż bezpośrednią. Oprócz tego mamy ten rolniczy handel detaliczny, jak nie widzieliście, to zapraszam również do odcinka poprzedniego, tam też o tym mówię i właśnie przedstawiam, jak to wygląda. Myślę, że tam każdy mniej więcej będzie wiedział, czy chce rolniczy handel detaliczny, czy sprzedaż bezpośrednią, w którą stronę chce pójść. Powiem Wam tylko, słuchajcie, jako ciekawostkę, jeżeli coś robicie związanego ze zwierzętami, są produkty zwierzęce, szedłbym właśnie w stronę weterynarii, więc musicie tutaj starać się dodzwonić do weterynarii, żeby się dowiedzieć jakichś konkretnych informacji. Natomiast jeżeli to będą produkty typowo, powiedzmy, jakieś tam warzywno-owocowe, skupiałbym się właśnie na sanepidzie. Tak to wygląda i wtedy dzwonimy do sanepidu, bezpośrednio się pytamy, co potrzebujemy. Tutaj żadnej magii nie ma. Ja Wam nie powiedziałem żadnych kruczków, bo nie o to chodziło w tym odcinku. Chodziło po prostu o to, żeby Wam przedstawić takie podstawowe, najważniejsze informacje, jak to wygląda, moi drodzy. Jakieś szczegółowe pytania albo Wasze pytania możecie właśnie kierować w komentarzu pod tym filmem i na wszystko Wam odpowiem. Trzymajcie się, moi drodzy, i do zobaczenia. Cześć!